Można słyszeć dużo plotek, można bardzo dużo czytać i jeszcze więcej się domyślać, zgadywać i wnioskować. Ale najłatwiej po prostu się zapytać. Dość nudnych wywiadów o tym samym. Czas na konkretne rozmowy z arcyciekawymi gośćmi. Oglądaj rozmowy niekontrolowane w Mixtape TV. Siemanko, witajcie w rozmowach niekontrolowanych. Dziś moim wspaniałym gościem będzie MADA. Tak się chyba czyta jego ksywkę. Adaś, zwany Madą, jest moim gościem, dlatego że rozmawiałem z nim i chciałem go zaprosić na program, w którym będziemy rozmawiać o robieniu kariery. I wtedy Mada powiedział, że może przyjść na program i opowiedzieć, jak się kariery nie robi. I stwierdziłem, że to jest bardzo tlący wątek, więc musimy go podpalić. Witam cię serdecznie, Adasiu, w naszym mixtape'owym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co u ciebie, powiedz? Wszystko dobrze, życie się toczy, jak to ogólnie, raz się wiedzie dobrze, raz bywa niefortunnie. A jesteś szczęśliwym typem? Nie, bo lubię być nieszczęśliwy. Mam ten, czyli rozumiem, że czekasz, żeby napisać płytę i po prostu czekasz na jakiś smutek w swoim życiu. Nie, płyty są napisane, ale mam ten właśnie ten problem typowo rapowy, że ja lubię, jak jest tak na pograniczu szczęścia, żeby jednak, wiesz, móc powiedzieć coś smutnego. Czyli emocje pierwsze. Tak. Ja w ogóle doczytałem, że ty czytasz książki i lekceważysz jednocześnie, bo podobno nie zapamiętujesz, o czym są książki, ale zapamiętujesz emocje, bo emocje są najważniejsze. Tak się zdarza. No, często co jest tak, za chamstwo w ogóle? Czemu obrażasz pisarzy tak bardzo? Nie obrażam, bo to jest tak samo jak dla mnie z płytami. Ja też nie zawsze słucham. Wiadomo, że akurat z muzyką jest trochę inaczej, bo inaczej trochę do tego podchodzę. W sensie inaczej się skupiam, bo jest to też bardziej zapamiętywalne, bo jest chwytliwe bardziej niż książka. Książki są tak nie... Wiesz, no nie zapamiętasz całego tekstu. No chyba, że Pana Tadeusza, bo się rapuje, wiadomo. Na przykład, ale jakby po prostu też mam tak czasem, że jak mnie zapytasz, o czym jest dany numer, to mam tak, że no trochę o tym, ale wiem, co we mnie wywoływał i w jakim momencie go słuchałem. W sensie słucham tego sentymentalnie i tak samo z książkami uważam, że nie obrażam ich, bo też ciężko jest zinterpretować czasem pisarza, wiesz, co chodzi. W sensie, więc ja go interpretuję dla siebie, a dla siebie mogę go interpretować emocjonalnie bardziej niż faktycznie, no bo jeżeli czytam, nie wiem, gościa z lat 40. z Francji, no to jakby przełożenie realiów rzeczywistości no nie jest do końca możliwe. Ale uczucia można przełożyć z kolei. Tak, dlatego właśnie na nich się skupiam. Co to we mnie wywołuje i jak się z tym czuję, czy się dobrze bawię, czy jest mi smutno, czy jakby odbieram, nie wiem, sumienie, o którym on pisze na przykład swoim, w sensie to, co przeżywa i umiem to przełożyć na swoje myślenie o sumieniu i o tym, co robię złego, dobrego, wiesz, no jakby takie rozkminki czysto uczuciowe, to jest dużo prostsze. Okay, no bo tak się staram. Ty jesteś takim poetofilozofem trochę, nie? Starasz się. Takim, ale bardziej takim osiedlowym. No. I pewnie w sensie... dlatego cię tak mało osób słucha. Może się boją. Naprawdę? A trafiłeś kogoś, kto mówił, że masz za trudne numery? Bo ty nie masz łatwych numerów, Mada. To nie jest tak, że wiesz, że są to... Znaczy, mnie się podoba to, że ty potrafisz... śmieszne, bo jeżeli nie kojarzycie Mady, no to mamy składy ZNWP, wiadomo. Mamy WCK skład, który istnieje, jest Mada Solo. I ja mam wrażenie, że ty masz stroje w szafie i sobie zakładasz do każdego projektu, nie? Przy czym ten najbardziej hardkorowy parapoetycki, jeżeli mogę tak nazwać, to są te twoje solowe rzeczy. Chyba że źle rozumiem. Nie, dobrze rozumiesz, no bo jakby to wynika z tego, że na swoich solowych rzeczach mam najwięcej siebie, nie? Więc w sensie nie jestem tyle samo w stanie siebie włożyć do ZNWP chociaż bardziej, a do WCK to już w ogóle, no bo jest nas sześcioro do powiedzenia czegoś, więc nie mogę jakby, znaczy nie mogę, no mogę, czasem to się pewnie zdarza, ale no nie wchodzę aż tak głęboko, bo raz, że trochę nie ma na to czasu, bo nagrywamy zazwyczaj na wyjeździe i na fasce wszyscy razem, więc jakby ta energia jest też gdzie indziej niż jak siedzę sam w domu nad kartką i wiesz, płonie sobie kadzidełko i kot mi siedzi na kolanach, jestem smutny, no to jest inaczej niż jak wszyscy chodzą w kółko, leci bit 8 godzin ten sam i wszyscy tam lecimy, nie? No to jakby inna energia się wytwarza, więc gdzie indziej też się poruszam po sobie, pisząc taki tekst, więc tak, no na pewno najbardziej hardkorowy jestem u siebie. Czy ktoś zwrócił uwagę aż tak na to? Nie. Może nie tak bezpośrednio, ale są rzeczywiście ludzie, powiedzmy bardziej bym powiedział, że rapujący, którzy jakby tak czasem mi powiedzą, że nie wiem, o tutaj wyszedł jakiś taki, powiedzmy, bardziej zrobiłem jakiś luźniejszy, wesoły numer solowy, na przykład ostatnio na producencką Rasłana, taki Witam Konsumenta. A gramy w mixtape'ie bardzo szalenie, zresztą Witam Konsumenta. To też miałem takie jakieś tam pojedyncze głosy, że w końcu taki wesoły, luźny numer, ja mówię, ale no tak, ja wiem, że rzadko takie robię, jak
no bo ty zazwyczaj to taki jesteś zaangażowany głęboko w sobie i raczej takie cięższe kminy. Ja no mam tego świadomość, ale ja też lubię po prostu, ja lubię jak rap jest. To, co robię, jest też mocno dla mnie, nie? W sensie ja nie mam aż takiej dużej potrzeby być w każdej kwestii robię zrozumiany. Robię taki rap, jaki sam posłuchać lubię. Dokładnie. I to też, to się odnosi też do tych pisarzy, o których wcześniej trochę pytałeś, że jakby też czytam często takich pisarzy, którzy piszą tak, żeby nie dało się ich do końca zrozumieć. Mhm. Więc jakby ja też tak piszę i rozumiem, że ludzie rozumieją powierzchownie. To w sensie odbierają z tego coś dla siebie, a nie, no nie, nie są w stanie dotrzeć do każdej jakby mojej kminki. Albo są w stanie zbudować sobie swoją historię. Dokładnie, i to jest okej. Okay. Ja jakby na tym bazuję i to podobno jest ekstra. Podobno tak jest oparta w ogóle na tej prawdzie, o której mówi sztuka nowoczesna, nie? Że na tych obrazach nie ma konkretnych rzeczy, tylko są takie, jakie ty widzisz. Mm-hmm. I podobno tak jest okej. Okay. Może tak być, ale też z tego, co się trochę orientuję, chociaż w sztuce w ogóle takiej, powiedzmy, nie wiem, malarskiej czy rzeźbiarskiej, czy tej takiej nazywanej sztuką stricte, to nie siedzę jakoś bardzo głęboko, ale tam też jest ten, ta kwestia, że oni pod obrazem piszą, o czym jest obraz. Wiesz, co, że masz taki opis, nie? Często w ogóle to na tym bazuje, że musisz umieć... A to chyba nie on, nie autorzy piszą, wiesz? Różnie, różnie. A z tego, co wiem, to też w ogóle na, często na studiach i różnych takich warsztatowych rzeczach też ci każą to robić, nie? Że każą ci opisać. To prawda, ale tak projekt, samo tobie baba kazała trudne. Interpretować wiersz w podstawówce. To jest ta sama liga moim zdaniem, że ona przedstawia trochę... wiersz i ma gotową notatkę, co on znaczy. No tak, ale to jest jakby czyjś wiersz, nie? A ty jakby no ty tak, jest jak sam swój, nie? Obraz, ja wiem no. Po prostu, bo gadałem też, moja siostra maluje na przykład i jak przygotowywała jakąś tam swoją wystawę i tak dalej, no to musiała, czy nie wiem, składała gdzieś CV ze swoją wystawą, powiedzmy w skrócie portfolio, no to też musiała opisać to i zawsze często przychodziła do mnie z problemem, że napisała na przykład o tym, ale nie wie, czy dobrze, nie umie pisać o swojej sztuce, bo ona po prostu maluje. No. Wiesz, o co chodzi. No. To jest jakby, a to jest śmieszne, no bo przychodzisz, masz obraz i masz opisane, o czym on jest. No, to jest, a, i wtedy on cię, ten jakby autor cię nastawia też trochę na to, nie? I daje ci jakiś kierunek. Kumam. Tego. Zresztą w ogóle śmiesznie jesteśmy przy emocjach i też przy malowaniu. Do emocji bym się uniósł, bo ty też powiedziałeś gdzieś takie zdanie, że w rapie kiedyś były emocje, później znowu ich nie było, a teraz znowu wracają. Tak? No, tak powiedziałem? Tak powiedziałeś. Okay. Podobno, że znowu zrobiła się moda w rapie na to, żeby przeżywać emocje. Ja zastanawiam się, bo wiesz, co prawda ja jestem starej daty już typem, nie? No i ja faktycznie wychowałem się na takim rapie coachingowym, nie? Że słuchałem Gramatika i oni mówili, że się tam uda. Ja nie jestem fanem pustego rapu do końca. Lubię, jak są bęgerki pod nóżkę, ale też, wiesz, wolę czasami więcej posłuchać. Ale faktycznie, czy jeżeli nawet załóżmy, że powiedziałeś to zdanie, nie musimy się tego trzymać, to ty, czy tak jest? Może tak być? Że znowu jest moda na... Tylko, że bardziej chyba na cierpienie. To bardziej powiedziałbym twoją drogą idą raperzy, bo jeżeli mówią o czymś, to wiesz, zresztą młodzi ludzie teraz bardzo cierpią. Tak, może tak wcale. Być, to prawda, ale tutaj bym jedną kwestię jakby zaznaczył, że teraz jest trochę tak, że oni więcej tych emocji wyrzucają z siebie w głosie i w jakiejś jakby interpretacji, a nie w tekście. Tak. Okay. I dla mnie na przykład to jest problematyczne, bo jak ja słucham młodych raperów, to czasem dla mnie jest za dużo tego, nie? W sensie jakby pomiędzy dwoma wersami on jest wesoły, smutny, krzyczący i jakiś tam, ja mam kakofonię taką, że ja już kończę numer i mówię, no ja nie wiem, jaki on jest w końcu. W sensie, jaką emocję wyraził, nie? A ja jakby bardziej wolę, jak ktoś mi coś powie. Nawet, wiesz, że czasem dużo więcej wyrażasz emocji, jak mówisz spokojnie o tym, co chcesz powiedzieć. Dokładnie. Że to jest, i ten smutek jest dużo mocniejszy, kiedy jesteś stonowany, a nie krzyczysz, że jesteś smutny, bo wtedy to jesteś taki śmieszny czasem, nie? W sensie, że to jest karykaturalne. No wiesz, nie? Może to jest po prostu tekst, i oni nie wiedzą, jak nawinąć te smutne rzeczy. Ja też nie wchodzę w to aż tak jakby oceniająco, ale dla mnie to jest trudne do odbioru. Ja po prostu jak słyszę, wiesz, milion różnych dźwięków na różnych częstotliwościach, to już nie wiem, co on mówi nawet, nie? W sensie, o co chodziło. Przejdę do tego słuchania, przejdę do tego oceniania. Czy ty jesteś, Mada, dobrym raperem? To zależy. Ja nie pytam ciebie, czy sam się oceniasz, tylko jak się ocenić siebie i jako rapera. Na pewno masz jakiś, poza tym, że kojarzysz siebie, gdybyś niestety musiał odstąpić na chwilę swoje ciało i ocenić raperów, jesteś dobrym raperem? Tak. A powiedz, tak. Bo ja przejrzałem wszystkie wasze social media, WC-kowe po kolei, przejrzałem wszystkie wasze projekty, których jest masa. Abstrahując to, warto powiedzieć, że kultura hip-hopowa składa się z elementów, które wszystkie są w WC-ku, bo i macie DJing na mocnym poziomie i tu, powiedzmy sobie szczerze, też jest kobieta, która wiedzie prym, to mega jest. Szacun Lazy One. Jeżeli chodzi o tańczenie, mamy też ryf, wiesz, w ogóle u was dużo osób tańczy, ta kultura hip-hopowa jest masa rzeczy, nie? Tylko ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego wy nie jesteście na przykład na Olisie. I to nie mówię po złości, ale pamiętajmy o tym, że spotkaliśmy się o tym, by pogadać o tym, czemu nie zrobić albo jak nie zrobić kariery w tym kraju. Bo wiesz, wy macie odbiorców
ultrasów. Mhm. To jest żyleta. Wy nie macie średnich, moim zdaniem, słuchaczy, tylko są słuchacze, którzy mega kochają. Tak nie? Jest. Nie ma średnich. Znaczy, wydaje mi się, że są, ale powiedzmy to gro, to jest takie, tak, wiesz. Tak, tak. I no. Pytam się, czemu to nie jest na szerszą skalę. Czy ty się na ten temat kiedykolwiek, może nie czy nad tym myślałeś, ale może... rozumiem, że jest to twoja zajawka i to też do tego chciałbym przejść później, ale jakby rapowo nie masz czasami tak, że zastanawiasz się, czemu tak jest? Kurde, wiesz co, może być nawet tak, że my też nie wiemy o tym, że byliśmy na jakimś Elisie. To jest pierwsza kwestia. No. Bo nikt z nas tego się nie orientuje. Ale to jest przysłowiowe w ogóle zupełnie. Rozumiem. Wiesz co, no my kurde, nie. Wiem, że macie to w dupie, no. Tego w ogóle nie poruszam. Nie chcę mi się gadać o idei, no nie? Bo ja sobie zdaję sprawę i jak mam oddzielny, chciałbym poruszyć oddzielny segment o tym, co to jest zajawka, co to jest zarabianie z rapu i tak dalej, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ale jednak chyba wypadałoby, że super grupa, bo niewiele mamy już super grup, tak bardzo charakterystyczna, bo wy jesteście charakterystyczni, a o to też trudno. Jesteście różni od siebie, ale jednak wiem, że to jest takie kulanie wody, ale trochę jednak trochę tak jest, razem grupa, więc wiesz, jakby i robicie tyle projektów, że tak naprawdę, gdyby wziąć kalkulator i Excela, to powinno się tam wszystko zgadzać. Każdy z was nie powinien chodzić do pracy, powinien się robić projekty, organizować imprezy. Nie no, ciężko jest opłacić taką grupę, wiesz o co chodzi, że nawet jakby przy... Czyli się nie opłaca, by robić dużo rzeczy w grupie. No a myślisz, że czemu nie ma grup? Nie wiem, w dlatego sensie, pytam. No bo się nie, znaczy nie opłaca. Ja nie mogę powiedzieć, że się nie opłaca, bo czasem jakieś spływają z tego pieniądze, no ale nie takie, żebym miesięcznie miał z tego jakby tyle, żeby zapłacić za mieszkanie i nakarmić kota, bo jakby to jest istotne. Ale ogólnie ja uważam, że się opłaca. Ja się czuję dobrze w miejscu, w którym jestem razem z moją grupą i jakby uważam, że gdzieś tam powoli sobie idziemy do przodu, a w sensie, że z roku na rok jesteśmy gdzieś dalej. Wiadomo, że teraz od 3 lat nie wyszła płyta, więc ciężko to oceniać muzycznie do końca, ale patrząc, no nie wiem, nawet na jakieś koncerty, na chociażby Świętoławki, które robimy w Warszawie, ile ludzi na nie przychodzi i że jest to z roku na rok więcej i robimy to z innymi firmami, zawsze prawie w innym miejscu, więc możemy sobie kombinować, że to nie jest takie, że jakby drogi sobie zamykamy drzwi, tylko coraz kolejne się otwierają, no to ja widzę progres w tym, a co do jakby no, tego umownego Olisu, no to wiesz, no my też nie mamy... My nie używamy narzędzi promocyjnych żadnych na przykład, nie? W sensie jakby zdarzyło się, wiadomo, że opłaciliśmy jakiś post na Facebooku, no wiadomo, to jest jakby na jakimś minimalnym poziomie i jakby nasz plan na promocję jest taki stricte hip-hopowy, a to teraz nie przechodzi, wiesz, jak my robimy klipy do Squad Crew, które są oparte o historię graficiarza, którą na Crew mówi inny graficiarz i jakby no to, wiesz, no to nasi jakby ci tacy waleczni słuchacze, którzy są za nami fanatycznie, no to jakby oni w to pójdą, ale jakby jak to ma dotrzeć do, nie wiem, 15-latka, nie? Co go to, wiesz, on, jak kultura graffiti, no to dla niego są bohomazy na ścianach, nie? W sensie wiadomo, że jest iluś tam no, nowe jakieś grono graficiarzy, na pewno też, ale no nie mamy tych narzędzi, nie używamy tych narzędzi promocyjnych, żeby ten plan był jakby dla wszystkich, nie? Jasne. Więc tu moim zdaniem też jakiś może być problem, w sensie problem taki w cudzysłowie. No a tak to ciężko mi to oceniać, no jakby... A nie zastanawiałeś się na tym, że gdyby wam pierdnęło tak strasznie... No. Z miliardem sprzedanych płyt, to już by nie było to samo? W sensie, że my byśmy byli tak. Inni? No, nie wiem, czy... Wiesz dlaczego? Wiesz, bo ja mam takie twierdzenie. W sensie, że idziesz w to, że Knap znowu by zaczął pić. No. Nie, broń cię, Panie Boże, nie życzę nikomu, żeby wrócił do picia, szczególnie Knapowi, bo już długo nie pije. Zastanawiam się, czy hajs by was podzielił i czy sława mogłaby was podzielić. Powiem ci zaraz dlaczego, zanim jak odpowiesz, to ci powiem, dlaczego o tym myślę. Wiesz co, no ciężko mi to oceniać, bo nigdy nie mieliśmy tego hajsu, więc nie wiem, ale zakładam, że nie, raczej podzieliłyby nas inne rzeczy, mogłyby, ale no w ogóle wydaje mi się, że nie, no myślę, że to nie poszłoby w tę stronę do końca. Dlaczego akurat od tej strony chciałem to ugryźć, bo ja zawsze wydawało mi się, chociaż nie chcę obrażać ludzi, którzy robią hajs na rapie, no nie, ale zawsze mi się najpiękniejsze wydawało i moim zdaniem trochę ta zbudowana jest zajawka u was, że to jest zawsze hobby. Że wiesz, że to się nie stało tak, że jakby uważam, że rzeczy potrafią tracić magię, jak zmieniasz je na pracę. I że to się będzie trzymać z tą waszą taką powaloną odklejką z Dniem Ławki, z ziomalami, całą resztą i tak naprawdę takim, no trochę Piotrusiem państwem, bo wy już nie macie 20 lat. I to jest piękne w tej, wiesz, zajawce takiej totalnej, że to nie jest wymagane, że musi coś być, nie? Ja mam takie podejrzenie, że być może trzymacie się z tego powodu, że jest to rzecz drugoplanowa. Każdy z was robi coś swojego.
No tak, tylko pytanie teraz, czy na przykład gdyby to się okazało rentowne w opór, w sensie gdybyśmy mieli z tego pieniądze, czy nadal by nie było drugoplanowe, nie? W sensie, czy byśmy rzucili, w sensie na zasadzie, na przykładzie, nie wiem... A chciałbyś się chodzić do pracy, jakbyś zarabiał co miesiąc i robił klipy? Naprawdę? No, to życzę ci tego, żebyś miał ten problem teraz. Jesteście świadkami... Jest, życzę ci tego stanie z całego serca. Wiadomo, że jakby zmieniłby się ten podział procentowy, tak? W sensie, że musiałbym mniej czasu poświęcić pracy, bo musiałbym więcej poświęcić temu w jakimś stopniu, tak? Bo by się więcej kręciło, miałbym przede wszystkim pieniądze na większe możliwości, czyli jakby mógłbym sobie więcej wydać na klip, zrobić fajniejszy, co znaczy, że też poświęcić jemu więcej trochę pracy, oczywiście, nie? Oczywiście, no. Więc na pewno bym wybiórczo bardziej traktował pracę, ale ja lubię to, że praca mnie ściąga do systematyczności, do zwykłego życia, że jestem blisko ludzi. Czyli jest problem z ogarem po prostu. Że jakby, nie, ja nie mam problemu, ale ja to lubię, nie? W sensie po prostu mi rutyna. To... Tak, sprawia mi to jakąś przyjemność i uważam, że jest to potrzebne. A tutaj chciałem też na przykładzie akurat Kuby bardziej powiedzieć, że wiesz, no Kuba sobie założył rodzinę, jakby ma swój dom na wsi i tak dalej. No i nie zakładam, że jakby nagle mu zaczął spływać kupę siana, to... To by wyskoczył ze wsi. To by wyskoczył ze wsi. A to jest przykład, bo on doskonale wiedział, dokąd idzie. No tak, tylko że on jakby też trzymał, obstawiam, że dużą część z nas też by trzymał w ryzach przykładem. Nie tym, żeby nam kazał coś robić, ale jakby dla mnie jest to taki przykład, no wiesz, że nagle nie przestaniesz podlewać kwiatków, bo ci umrą, nie? W sensie musisz być tam i musisz te owoce wyrobić, musisz nakarmić, nie wiem, kury i tak dalej, więc nie porzucasz tej systematyczności, tylko po prostu z drugiej strony wpływa ci dodatkowa gotówa. Bo możesz sobie wybudować stodołę dla tych koni, które masz, nie? I w sensie jakby zająć się tym. Byłby to pierwszy raper, który postawił stodołę za hajs z drapu. Bo on to w ogóle, myślisz, no? Że pierwszy? Tak. No, nie wiem, zastanawiałbym się. Może jeszcze ktoś co zrobił, tylko nie wiesz. Ale byłoby to piękne. Tak. Znaczy, tak, w sensie jako, wiesz, nawet jako nagłówek w ogóle, że z hajs drapu na stodołę. Tak, tak, tak. No więc mi się wydaje, i też mówiąc, mogę mówić za siebie, no nie wiem, jak kto by się tam zachował, ale też właśnie chodzi o to, że jesteśmy dorosłymi ludźmi i wydaje mi się, że te nawet pieniądze, które by spłynęły, poszłyby w inwestycje jakieś, nie? W sensie... Sprzęty byście głupki pokupowali, zrobili studio swoje, poszłoby dalej rapowo. To jest jedna kwestia, ale moim zdaniem wcale nie. I że jakby każdy z nas ma jakiś pomysł na siebie solowo, w sensie jakby jednostkowo i gdzieś byś sobie to, wiesz, ulokował tak, żeby to działało. No nie wiem, czy ktoś by zwariował, czy jesteśmy już w takim momencie, żeby można było aż tak zwariować, że nagle, wiesz, rzucić całe życie i lecimy, nie? I teraz jakby melanż i w ogóle po prostu miliony i nagle, wiesz, uzależniamy od tego całe swoje życie. Ja jakby i tak moje życie... Nie finansowo, ale jest uzależniony od muzyki, nie? W sensie ja codziennie rano wstaję No tak, ale u ciebie ten podział jest taki, że tu masz muzykę, a tu masz pracę. Wiadomo, że chodzisz do pracy, ale jednak nie, jakby cały czas miałeś muzykę z przodu. Po prostu zarabiałeś na muzykę i zarabiasz na muzykę. No tak. Tym się zajmujesz. Tak. W życiu. Tak, dokładnie. I skoro tak, tu jesteśmy... Przepalaniem siana na zajawkę. To jest piękne. No, wiesz, to mógłbyś to robić kolekcjonując znaczki, ale akurat robisz rap. Nic to na prawda. To nie porodzimy, trzeba cię później słuchać. Oczywiście mówię to sarkastycznie. Musi paść to pytanie, bo chciałbym, żeby ono wybrzmiało parokrotnie dzisiaj. Jak w takim razie nie zrobić kariery w tym kraju? Co jest receptą na niezrobienie kariery? Bo wiesz, recept na zrobienie każdy ma, ale nikt nie ma recepty na niezrobienie kariery. Kurde, ciężko, bo tak najszybciej mi przychodzi do głowy po prostu być w tym sobą, ale to jest takie, że to trochę... Ale niektórym się udaje, że wiesz, są sobą i im idzie jakoś, nie? Tak, no właśnie, chociaż dlatego nie chciałbym komuś tutaj wmawiać, że nie jest sobą, bo nie znam wszystkich tych ludzi aż tak, żeby móc to oceniać. To też ciekawe, zrobię pauzę tobie, przepraszam. Oglądasz rozmowy niekontrolowane w Mixtape TV. Że kiedyś za to, że było się sobą, robiło się kariery, a teraz robi się kariery za to, że się nie jest sobą. To jest dosyć ciekawa taka, wiesz, odwrotnie jakby, nie? Wiesz, no ja też nigdy tak naprawdę nie do końca spróbowałem na przykład pójść w tą taką stronę, że nie wiem, myśląc, że żeby zrobić hit, nie? W sensie jakby nie myślałem nigdy w ten sposób. Może przy ZNWP Bejbo było trochę tak, że Kajetan się wtedy faktycznie był wkręcony w bardziej nowoczesne brzmienia i tak dalej i szliśmy w tę stronę za jego jakby głosem i namową, co mi się bardzo podoba i mam wielki sentyment do tej płyty i uważam, że w jakimś tam to stopniu... To chyba najgłośniejsza taka wasza płyta. Tak, tak, i że uważam, że w jakimś tam stopniu była przełomowa też... No Bejbo weszło do języka tam... raczej. W takiego undergroundowego, jak mówisz, Bejbo, wszyscy wiedzą... Nie warszawskiego, ale tak, no myślę, że tak, więc... Ale też muzycznie, że jak sobie to puścisz i pomyślisz, że to jest 2015 rok i robią to, powiedzmy, semi-małolaty z Warszawy, w sensie, no nie wiem, ile mieliśmy, 20...
5 lat, nie? Czyli mało lat w ogóle. No bo tak, termin. Wiadomo, no. Może tak być. W każdym razie, no to pomyślisz sobie, że nie było dużo takiej muzyki jakby nie wiem, w wytwórniach i na topie, nie? To był jeszcze taki, że to się dopiero działo, więc powiedzmy, że tam był jakiś taki w nas ruch, żeby zrobić coś trochę jakby od drugiej strony inaczej, nie? Że jakby wynaleźliśmy tego, w sensie Kajetan, Knap i tak dalej, tego Wrotasa, który te bity robił szalone, jak na, wiesz, zupełnie inne podejście, jak tego posłuchasz, ale też ja nigdy nie miałem takiej kminy, wiesz, że jakby nigdy nie pomyślałem, ej, zrobię hit. I jakby... A czemu tego nie zrobiłeś zatem? No bo mówimy, jak nie zrobić kariery. No widocznie, nie wiem. No bo mnie jakby hity kręcą tak o, nie? W sensie jakby ja mogę zrobić hit... A nie lubisz hit... czasami posłuchać czegoś, co jest No mogę, ale ja mogę, jakby lubię hit w stylu bez ciśnień, nie? To jest dla mnie hit, na przykład. Czyli jesteś po prostu zamkniętą truskulową banią, nie uratuje cię nic. No... nie jest tak, że wracasz do domu i mówisz, a, Kizo. No nie, Kizo to nie. Okay. Nie akurat. Kizo nie ma szans dla mnie, po prostu próbowałem coś tam spróbować, ale no dla mnie nie. Mhm. Są hity jakieś, nie wiem, nowoczesne, które bardziej mi siedzą, ale ja też nie umiem do końca tak robić muzy, nie? W sensie może jakbym poszedł z takim Jankiem, o co chodzi, na przykład do studia, razem we dwójkę byśmy poszli, on by mnie realizował, nie? I jakby wybrałbym beat z jego paczki i byśmy razem to zrobili w jakimś tam stopniu. Oczywiście ja bym napisał swój tekst, ale jakby potem byłbym przez niego poprowadzony w tę stronę, to może to by się udało. Ale ja sam w domu, jak na przykład słucham beatów i nawet bym dostał takie, jak oni, powiedzmy, nie wiem, Ojo wybiera, albo nie wiem, od Atuta na przykład, to i tak załóżmy, no, którego lubię bardzo i spoko, to pewnie wybrałbym te bity, które idą w moją stronę, okay, bo coś we mnie wtedy się dzieje, nie? Jak słyszę takie, jak słyszę te nowoczesne, powiedzmy, brzmienia, które są hitowe, to, no to, to się nie dzieje. Kurczę, we mnie. Nie wymyśliłbym numeru, wiesz o co chodzi? Rozumiem. Po prostu nie napisał, ja nie zacząłbym pisać nagle, że mi tupie nóżka i no dobra, przypadkowe słowa, bo fajnie w melodyjkę, nie? No to bez sensu. No to ja bym bardziej zrobił hit jak Góral z Returnersami. No to taki bym to bardzo chętnie, no. To też jest dosyć ciekawe, bo wy się rozjechaliście muzycznie. Akurat to jest dobry przykład Jana, o co chodzi, na którego płycie jesteś. Z bardzo dobrym numerem zresztą. No i tu na przykład Janek też był truskulowy, nie? Był. I tam się... I myślę, że dzisiaj, na przykład jak wtedy nagraliście numer, to myślę, że dzisiaj byłoby wam ciężko. Nagrać numer? Tak. Nie wiem, zobaczymy, może się zdarzy kiedyś. Myślisz? No, dlaczego? Ja mam z Jankiem jakiś tam pojedynczy kontakt i super. I ty i tam Tarcho Terror byś się dograł? No, na Tarcho Terror masz takie numery oldschoolowe, że... Zdarzają się. No, chociaż ta jakby... pierwsza płyta jednak, o co mi się najbardziej podobała, powiem ci szczerze. W sensie pierwsza legalna. Pierwsza legalna. Czyli Slam. Tam jest chyba dwie wytwórnie, tam był jakiś myk z wytwórnią po drodze na tę płytę, wydaje mi się. Nie, to Asfalt wydał, mi się wydaje, tak jak pamiętam. A tam jakiś byt? Pani też była taka... Że no przejęli go trochę z Lektera. A, no właśnie, ale moim zdaniem Slam już poszedł tak jakby... Slam poszedł na tym? Stricte Asfalt, bo, ale wiesz, nie teledysk do Bon Voyage jest chyba Lekterowy. Okej. Okay. Nie, ten Slam jest Lekterowy, a Bon Voyage z Merolem już jest asfaltowy. Możliwe, ale na przykład do Stary, do Nienie, do tego już z nowego koloru, to też jakby ludzie z Lektera robili klip, nie? Okay. W sensie Jacek robił. Nie wnikam, tego, ale dobrze, to słuchaj, no to dobra, ale mówisz, mogę wziąć Atutowego bity. Mogę wziąć, spoko, o co no chodzi. Znasz całą scenę, powiedzmy sobie. Jesteś, w ogóle no to całą jest, to nie, ale... Ważna rzecz jest, żeby powiedzieć, jesteś jednym z niewielu raperów, masz niewiele sukcesów w życiu. Mhm. Myślałem, że się obrazisz czy coś, ale masz na przykład numer z DJ-em Buchem, co się zdarza. Mam. To powiem ci, że akurat jak na rzeczy, których powinienem ci gratulować, to tego ci gratuluję bardzo. Dziękuję. Uważam, ja że to jest też tak niespotykana rzecz. Nie wiem, ile osób na świecie może sobie powiedzieć, słuchaj, nagrałem numer z DJ-em Buchem. Znaczy, nikt nie może powiedzieć, że miał gościnnie DJ-a Bucha na pewno. O, odwrotnie, bo mogli być na DJ-u Bucha, tak, a to jest gościnnie DJ Buch. To jest gościnnie DJ Buch i z tego, co jakby rozmawiałem z Buchem, to jest to jedyna taka sytuacja. Mega. Szanuję, ogromnie to gratuluję, ale dziękuję. Masz składowe na to, żeby... Bo nie oszukujmy się, gdybyś chciał zrobić super popularną płytę, to masz znajomości. Oglądasz rozmowy niekontrolowane w Mixtape TV. Mógłbym, dałbyś radę nawet bez hajsu, mówimy o tym, że to nie jest, wymaga to inwestycji, bo masz znajomości, powiedzmy, bo nie jesteś tym od wczoraj, to czemu tego nie zrobisz? A wiesz, ile się czeka na zwrotkę u rapera? Nie. Długo. Okej, okay, czyli rozumiem, że to jest tak, że nie w ogóle to też jest ciekawa rzecz. Nie, bo... ja ci powiem tak, no, szczerze, ja zaprosiłem w swoim życiu iluś raperów. Nie, jakby nie wszystkich, których znam, bo jakby czasem to jest taka znajomość na siema i wtedy w ogóle nie mam faski, żeby to robić jakby, ale... paru zaprosiłem, na których miałem pomysł, czułem, że w tym numerze by pasowali, tylko że no jeżeli to trwa dla mnie za długo, jakby
to ja kończę numer po prostu i nie czekam, nie? W sensie dla mnie, ja nie mam faski, żeby... Bez tego gościa to nie pójdzie. Tak, bez tego gościa to nie pójdzie, tylko dopisuję zwrotkę swoją, nie wiem, drugą, trzecią, w zależności od tego, co tam, jaką mam wizję, czy refren, czy w ogóle zapraszam se na refren kogoś innego, mniej znanego, kto mi to zaśpiewa, stary, wiesz, za 2 tygodnie. No i ściema, no i jakby piszę, że numer zrobiony i cześć, nie? I załatwiona sprawa. Więc po prostu nie, ja nie mam takiego ciśnienia, nie? Jak coś się udaje i udaje się od razu. Oczywiście ja też nie chcę być nie fair i ja, na mnie też się czasem czeka chwilę, nie? Ale zadzwonimy jakby... do pana. No nie, jakby staram się nie. Zazwyczaj jest tak, że... No dobra, wiem, a dałeś gdzieś tak będzie... spektakularnie dupy, pamiętasz? Nie, spektakularnie. Nie, ja jeżeli wiem, że będzie się na mnie czekać za długo, to od razu to mówię i od razu jakby odmawiam, nie? Okay. Więc jakby jeżeli to jest, jeżeli czuję, że w miesiąc tego nie zrobię, to, to zazwyczaj leży. Jakby tak. Dobra, to powiedzmy sobie, Mado, można to uściślić, te twoje wypowiedzi, do stwierdzenia, że nie zrobiłeś kariery, bo nie chcesz. Czy to prawda? Częściowo tak, ale też częściowo, bo jakby sposób, w który to się robi, mi się nie podoba bardziej. W ten sposób nie chcę, nie? W sensie nie chcę, że jakby ja nie chciałbym z tego hajsu i nie chciałbym czyli grać rozumiem, super koncertów. Czyli rozumiem, że czekasz, aż nastąpi globalne zrozumienie twojej muzyki i ona po prostu wyjedzie, piernie i będziesz nie czekam, super. Nie czekam na to, nie, nie. Okej. Okay. No bo wiesz, próbuję tu, mamy... Ale fajnie, jakby rap się zmienił w stronę słuchania muzyki, a nie czupania nóżką. Świetnie, że tu jesteśmy. Bardzo bym się cieszył, ale to nie musiałoby dotyczyć ten mnie. Moment. Czekałem. Nie. Czekałem na ten moment, aż ty to powiesz. Boże jedyny, bardzo ci dziękuję. Proszę. Przechodzimy bardzo. Etap w rapie, tam ci w, myślach, w którym były... Nie, czekałem. No to jest jakby wysunięta piłeczka. W którym były już cykacze, były już najgorsze autotuny, takie już z wyciem aż bolączka, ale wszyscy wiemy i to świat doskonale sobie daje sprawę, że robimy wielki, jak to mówi TD 360 obrót i tak wraca jest. 90s. Wracają historia kołem się toczy. Begi, historia kołem się toczy. Jasne. I powiem ci, że jeżeli miałbym się zastanowić, bez lizydubstwa, no bo się lubimy, nie oszukujmy się, ale wydaje mi się, że to wy możecie przeczekać w takim undergroundzie do momentu, aż w ogóle to świat przyjdzie z powrotem do was i wygląda na to, że to wraca. No bo patrz na ilu... Zresztą sam wiesz, słuchasz rapów, że skręcanie w stronę truskulu już jest taki romansik z truskulozą i dziewięćdziesiątkami, że w zasadzie, jeżeli można by powiedzieć uczciwie, to wy jako WCK siedzicie, czekacie, aż to po prostu przyjdzie z powrotem. Ja mam takie wrażenie. No nie siedzimy, oczywiście, nie czekamy. Że celowo, ale wiesz, nie o co chodzi. Nie czekamy, no nie, tylko chodzi mi nawalamy, nie? O ten styl jakby. Taki, wiesz, w którym jesteście, no nie, że to świat dogoni was teraz. Trochę się zgadzam, trochę w innym stylu to się na pewno stanie, zresztą też to widać i w ogóle nie mam na przykład jakby problemu z tym, żeby na truskulowych bitach były refreny na autotune, to jest często super, jakby jeżeli to no się wiesz, przejawia. Słyszałeś nowego Sobla z Okim? Nie. To wyszedł taki nowy trus, wiem, że to jest śliski, ale on tak, wiesz, piszcząco tam na truskulu jadą w ogóle, okay. Na Magierę bicie w ogóle. Nie słyszałem, może usłyszę. Wiesz, no jakby to na pewno wróci z większą mocą, bo to jakby cały czas trochę wracało, wiesz co, choćby na przykład taki kawałek w międzyczasie Tymka z Paluchem, ATZ-em, tam coś tam, 90 BPM był taki kawałek, był taki, no, nie wiem, z 4 lata temu już, czy coś takiego, więc te jakby, te romanse się działy w międzyczasie różnych ludzi, nie, w sensie, więc zresztą też na przykład jak sobie spojrzysz na płytę O co chodzi poprzednią, to ona jakby też była taka low-fi, spokojna, jakby ona nie była taka jak Slam, nie była taka jak, nie wiem, Siódemka do końca, bo on już sobie tam śpiewał, on sobie trochę tam robił różne rzeczy, ale też nie była jak Nowy Kolor, nie? W sensie ona też była flowowo taka spokojniejsza, nie pamiętam jak się nazywała ta płyta. Nie chcę teraz... Wszyscy wiedzą, jak my nie wiemy, to wszyscy co widzą, to wiedzą. Taka, co była po miłości. No. Więc to, te rzeczy też się dzieją wśród tych ludzi, nie? Po prostu. I jakby to się będzie działo, tylko to teraz wróci z większą mocą i moim zdaniem będzie wracać i moim zdaniem to też jest tendencja w ogóle, która jest naturalnie u nas zawsze ze Stanów, nie? W sensie, jak popatrzysz... Jak Stany wrócą, to my wrócimy. Ale Stany już wróciły do tego dawno, tak, nie? W sensie... I to nie tylko przykład jakby całego ruchu Griseldowego na przykład, czy Alchemista, który jest jakby, wiesz, jakby on top w pewnym sensie dla wielu ludzi, no ale nie wiem, no jak sobie popatrzysz na J. Cole'a, którego ja nie słucham na przykład, no to są truskulowe rzeczy, nie? Kendrick też nie jest newskulowcem, umówmy się. No nie. Wiadomo, że ma inne naleciałości, bo jest jakby bardziej Los Angeles i też jest to trochę inna kminka, mimo że tego nie słychać u niego G-Funku i tam te piszczały jakby nie szaleją, ale jakby on też nigdy nie był, ja jest
turbo gwiazdą. No będę nie? miał tłuste, nie? Tak jak powinny być dokładnie, zawsze. Dokładnie, a jest turbo gwiazdą, więc to już od dawna wraca, więc u nas to po prostu będzie trochę później i musi się pojawić ktoś, kto to jakby wyniesie w ten sposób, nie? W sensie, że uderzy z taką mocą, że to pójdzie w górę. To może wasza kolej właśnie teraz. No, my też jakby jest, ja też mam taką teorię uknutą, że my jesteśmy trochę za starzy, nie? W sensie takim, mam to na myśli na zasadzie już, nie mówiąc o wszystkich, ale też mówiąc o sobie i wracając trochę do pytania o tą niezrobienie kariery, że mam coś takiego z tyłu głowy, że ludzie mają, widzą, jakby widzieli moją ksywkę dawno temu, załóżmy, i nie podobała im się to, co robiłem. W sensie usłuchali sobie, jak sprawdzili, nie wiem, ZNWP i jakby, hej, ja średnio, dobra, to ten Mada, potem więcej, dobra, potem widzieli gdzieś mnie, nie wiem, na jakiejś gościńce, która im się nie podobała, bo jakby, nie wiem, gospodarz był lepszy i coś tam, i coś tam. I jakby stwierdzili, dobra, no to nie słuchamy tego ziomka i już jakby teraz ja nie mam jako taksywka tej siły przebicia, wiesz o co chodzi, nie wejdę z buta. Ja się nie zgodzę, ja bardzo nie lubiłem ciebie na początku i później spoko. Okej, ale ty też, a może ja ty się zestarzałem. Ty też inaczej sprawdzasz, nie? To też prawda. To jest jakby... Ale na przykład miałem bekę z twojej epki, która miała 4 numery, kosztowała z 5 dych. Oglądasz rozmowy niekontrolowane w Mixtape TV. Nie było takiej. Jak się nazywa ta twoja epka, którą wydałeś, taka króciutka? Przedpokój, 6 numerów. Nie, no taka czerwona, ta co była w limitowanej wersji, jakaś strasznie droga i byłem strasznie zły, że to tyle pieniędzy kosztuje. Czerwona? No to chropowa, to tam było to... 9 numerów. Ile kosztowała płyta? 47 zł. Chyba za 9 numerów. Teraz widziałeś to wydanie? Nie, no bo limitowana wersja była, skąd miałem tam widzieć? Tam było tylko 100 płyt i wszystkie no, były... Widzisz. Poczekaj, wszystkie płyty były zrobione ręcznie. A ja nie i mogłem kupić. Opakowanie było z papieru ściernego. Naprawdę? Tak, i na każdej okładce było inny napis zrobiony korektorem, tak no jak oldschoolowo na deskorolce. No ja nie mam tej płyty na przykład. I uważasz nadal, że 47 zł to jest drogo za to? Tak, znaczy kupiłbym na pewno... Za limitowane, ręcznie wiem, robione opakowanie. Ale nie dostałem, więc jestem obrażony. Taka jest prawda, bo ja za późno się skapnąłem i poszły limity. Jakby wiesz, ja uważam, że to nie było drogo. Wracając do, ja mówię do przekonania, nie zgadzam się z tobą, bo sprawdza się nowe rzeczy. Tym bardziej, że wy, jako WC-ki, powiedziałbym, że odpowiedź czasami dzisiaj słuchałem Skład Crew i słuchałem intro. Intro brzmi jak JWP w ogóle dla mnie. I że to jest takie... Jest tam Falcon. Jest takie JWP-owe, wiesz, że czujesz taką przewózkę. Ja uważam, że akurat tak jak ty mówisz, że ludzie nie sprawdzają. Ja uważam, że sprawdzają. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, w których pamięć starej na te złe rzeczy, jak i dobre, no, trwa 10 minut. Słuchacz już nie pamięta takich rzeczy. Nie? Albo 4 lata. No dobra, a z drugiej strony... Albo 4... Weź już, bo... no tak. Zapytam na przykład, bo wiesz, obrazu Burcza była rzecz i bardzo jestem ciekaw twojej opinii o tym. Malibu Barbie numer. Gdzie wychodzi Mielski na jakimś tam pierdzeniu w ogóle trąbą, jest do tego Janglosia. I wiele osób miało zgrzyt do Mielsona, nie? Że to jest w ogóle takie już... No bo to niewiele osób nadal ma. Cukierkowy numer trochę, nie? I co na to truskulowa głowa twoja? Bo ja zawsze na przykład zastanawiam nad jakimś takim, wiesz, prawilną rzeczą, to dzwonię do takich uliczników i się pytam, jak na to wygląda. A jak jestem ciekaw, co na to Malibu Barbie mówi skład, gdzie jest hip-hop czterokulturowy. No bo co, no bo wiesz, z jednej strony okej, ja nie mówię raperom, co mają robić, ale z drugiej strony też byłem taki, ej, hello, gdzieś tam, wiesz, no. No ja ci powiem tak, że no, znamy się z Tomkiem osobiście i też ja obserwuję go tam, więc on od wielu lat, no kilka lat przed tym już jakby on zaczął słuchać innej muzy też trochę i... No ale robi cały czas tę samą, nie? On na swoich, tak, dojdziemy do tego, on na swoich mediach, tam na grupce czy gdzieś, on wspominał o tym, że mu się zmienia we łbie trochę i jakby, i że też było widać, co wrzuca, jakby, więc czego słucha, więc dało się wyczuć, że to już nie jest tylko jakby Nas i, nie wiem, Mobb Deep, tylko że słucha sobie innych rzeczy. Wiesz, ja też tam teraz nie będę wspominał, czy se słuchał Young Thuga, czy kogoś tam, whatever. Więc dało się to wyczuć i też on o tym wprost mówił, więc ludzie, którzy byli z nim na bieżąco, to nie powinno być dla nich jakieś turbo dziwne, że to się stało. Inna kwestia jest taka, czy ja na przykład, czy mi się podoba ten numer? Nie słucham go, nie będę go słuchał i jakby whatever na płycie Klub 2020 jest... Late Night Show, to jest mój ukochany utwór i uważam, że jest świetny. Reszta płyty dla mnie jest taka, no taka o po prostu, raczej nie, niczego z tego nie słucham więcej. Ten numer jest kozak. No. Ale dążąc do końca, tylko teraz, no i tak, i rozumiem, ja rozumiem jakby to, że ludzie się oburzyli na to jego jakby truskulowe głowy i tak dalej, że come on, o co chodzi stary, co ty zrobiłeś w ogóle, po co ci to, nie, i tak dalej. Z drugiej strony, wytłumaczenie, które on podaje, jakby pomijając to, że już zaczął od jakiegoś czasu słuchać innej muzy i trochę mniej jest radykalny w stosunku w podejściu. Ale ja nie chcę rozliczać, już nie rozliczył Mielsona. Chciałem powiedzieć, co na to powie WCK? Mówicie, że okej?
Znaczy WCK? Inaczej ja mogę za siebie, wiesz, każdy tam, no metafora, co ja będę odpowiadał za to dobrze, to co mówi na to Mada, którego ja szufladkuję jako truskulowy łeb? No to ja mówię na to, że nie słucham tego numeru. Nie lubię tego numeru, ale jakbyś, ale mogę ci odpowiedzieć, że jakbyś mnie posadził w studio z Atutowym i Jan Kleosią i jakby... To nagrałbyś z nimi numer? Bardzo możliwe, że tak, no. Jeżeli doszlibyśmy do wspólnej rozkminki jakiejś i jakby doszło... Wiadomo, że tu jest trochę ciężej, bo tych osób jest więcej. Oni tam latali od studia do studia i po prostu dogrywali zwrotki. Nawet pewnie nie wie... Nikt nie wie, jak to się zaczynało, jak się skończyło. Tak. Więc jakby wiadomo, że to jest trochę inaczej. Ale ten tryb robienia wspólnie muzyki, to jest jakby... Wiesz, to nie ma problemu, no. Mhm. Jakby jestem pewien, że można jakby pogadać o czymś z Jan Kleosią sobie i jakby, że ona może być super dziewczyną. Na stówę. Tylko akurat Malibu Barbie być może po prostu przez to, że jest średnim numerem dostało w pierdziel, wiesz? Bardzo możliwe, no. Jakby zrobili z tego singiel, bo wiadomo dlaczego, no. I to też jest jakby... No, kumam. Wiesz, o co chodzi? On był świadomy tego, że jakby wchodzi w nie, to w ogóle to nie jest problem. Bagno, znaczy, wiesz, jeżeli chciał się bawić, bo chciał się bawić, niech sobie nagrywa, przecież wiesz, raperem, nie? Ja mu tego nie bronię, jasne. Bardziej zastanawiałem się, wiesz, jak ta nasza policja, bo my lubimy jako słuchacze być tymi, którzy mówią, o, ten źle, o, no dobra, ten inaczej, to ja ci powiem tak. Ja będę, jeżeli mam z czegoś rozliczać Tomka, no, w swoim truskulowym serduszku, to będę go rozliczał z jego solowych dokonań. Rzeczy, a nie, że, tak, okay. I z pełnych płyt, z tego, gdzie on się angażuje i jest, powiedzmy, tym koproducerem wykonawczym, Kuma, nie? Czyli no, mogę go rozliczać z płyty, powiedzmy teraz, ze Sławami i z Persem. Bardzo spoko. Dużo fajnych numerów. To taka twojawa ta płyta. Jaka? Twojawa. No właśnie nie, bo ja nie jestem fanem Dwóch Sławów, a tutaj nawet... Co ty gadasz? No nie jestem totalnie. Naprawdę? Nie mam nic do nich, jakby spoko, ale jakoś ja mam czasem problem z manierą raperów z Łodzi w ogóle. To jest jakiś tak jakby po... Jesteś uczulony na łódzki rap. Nie do końca, bo są pojedyncze rzeczy, które lubię i nie mogę powiedzieć, że totalnie, ale mam coś takiego, że po latach jakby obserwowania siebie słuchającego tego, to coś mi tam przeszkadza. Oni mają coś wspólnego, co mnie tam denerwuje w manierze, w intonacji i tak dalej, a jeszcze Sławy, że masz taki a jeszcze Sławy mają coś takiego, że jeszcze hiperbolizują to totalnie, nie? W sensie oni jakby lubią właśnie podciągnąć ten akcent i on jest tak bardzo łódzki w moim rozumieniu, że ja w ogóle średnio, ale i też to nie jest tak, że ja słucham tej płyty na przykład, nie? Cały czas. Przesłuchałem ją ze dwa razy, no i dużo bardziej lubię jakby zestaw Mielski Pers i czekam na ich wspólną płytę, a Dwa Sławy, pojedyncze rzeczy są spoko, nie? Okay. Tam. Ale ogólnie, no jeżeli mam rozliczać, no to będę go z tego rozliczał. Będę go rozliczał z następnej totalnie solowej płyty i zobaczymy, w co pójdzie i co zrobi. Ale wiem, że zrobi to, co będę kochał po prostu, nie? Super. Więc jakby czemu, to tak samo, wiesz, no co mam powiedzieć, no, wtedy nagrał z Marcinem Millerem. No nie podoba mi się ten numer, nie będę go słuchał, no jakby co za różnica, jakby, ale czy jakby podoba mi się ostatnia płyta tego? Jest bardzo dużo numerów na niej, no. Ja mi się tam bity mało podobają. Rozumiem. Okay. Ale to nie tak, że wiesz, ja zawsze lubiłem Tedzika, akurat jasne, szanuję go za podejście do życia najbardziej, ale mówimy o słuchaniu, bo ja nie słucham tej płyty. To jest ważna rzecz dla mnie, że chodzi o słuchanie. Masz już wszystkie cyfrowe odsłuchy? Słuchasz na telefonie już muzyki, czy jeszcze nie? Bo czytałem, że jakiś czas temu to ty się broniłeś, biernie jesteś ostatnim, który powiedział, nie będę, streamingi to są w ogóle, nie, ja to muszę płytę. Zepsuł mi się, ale to już jakiś czas temu zepsuł mi się Discman. No. Nie było jak go naprawić, bo nikt takich rzeczy nie naprawił. Nie było jak go naprawić, ale pan mi powiedział wtedy, że to szkoda całkowita. W sensie, że jakby więcej, taniej se kupię nowego czy używanego, no, czy jakiegoś tam. No i takie zrządzenie różnych przypadków spowodowało, że ostatecznie nie kupiłem. W sensie, no miałem dostać na urodziny i tam, no nieważne, może kiedyś dostanę jeszcze. Stop, zatrzymujemy się. Powiedz po prostu w takim Discmana razie, bardzo byście mieli Discmana, to jakby dla Mady, nie, zrobię to dla ciebie. Różnica, bo chciałbym do tego dążyć. Różnica między słuchaniem według ciebie, bo ty na pewno będziesz czuł, między streamingami a słuchaniem takim... Z płyty, bo to, jeżeli chodzi o truskul, to definiujesz, bo dla mnie słuchanie płyt stary już jest, w samochodzie mam ostatnio, gdzie wsadzić płytę. Znaczy, co prawda kupuję płyty, to jest najgorsze, bo ja je kupuję, mam, ty też kupujesz, też masz, dostajemy też płyty, ale in the end of the day zostają w folii, no bo i tak kończy się to. A nie, to ja rozpakowuję wszystkie, bo czytam okładki, nie czytasz okładki. Nie. Przecież to jest najciekawsza rzecz na świecie. Nie. Są płyty, które kupuję, żeby mieć, bo lubię wspierać, ale nie do końca jestem ciekawy, co jest... Okej, to ja pierwsze co robię, to rozpakowuję. Rozpakowuję, to po to, żeby wąchać, nie po to, żeby czytać. Pomijając, że ja mam wieżę na chacie i mogę słuchać sobie też z płyt i robię to jakby regularnie. Dobra, różnica podaj dlaczego. Różnica, no to jest tak, po pierwsze na pewno jest różnica w brzmieniu, w sensie ja akurat używam Spotify'a, więc jakby on ma też taki zakres brzmieniowy średni w porównaniu do tego, do innych, z tego co słyszałem, nigdy nie odbierałem, więc ale z tego co wiem, oni trochę zaniżają jakość utworów mimo wszystko.
Więc tu na pewno da się to usłyszeć, jak się jest audiofilem i tak dalej. Chociaż ja też nie zwracam aż na to takiej uwagi. Chociaż czasem mi się zdarzy, że słucham jakiejś jednej płyty, a potem drugiej i mam takie, czuję różnicę. Mhm. Ale wiesz co, no, jak mogę to porównać, bo jak słucham w domu zwierzę, to też jest trochę inaczej, bo wtedy często gdzieś chodzę po domu, robię coś innego, więc to też nie jest takie pełne skupienie. Ale na pewno jest tak, że jak słuchasz płyty, nawet płyt, bo ja nawet na streamingach słucham całych płyt. Ja nie słucham, w ogóle nie słucham singli. Jak ktoś mnie zapyta, czy słyszałem nowy singiel, to ja mogłem go słyszeć, ale jakby ja nie włączam sobie playlista hip-hop, bo dla mnie to jest straszne. Mm-hmm. W sensie, to już pomijając, czy mi się podoba, co na niej jest, czy nie, to jakby w ogóle złożenie wszystkich tych kawałków i w ogóle włączenie shuffle, to dla mnie nie ma jakby w ogóle sensu, nie? Czyli lubisz zamknięte całości. Tak, lubię, po prostu. Bo uważam, że jeżeli jakiś twórca zrobił płytę i wydał ją w jakiś sposób i ułożył te kawałki w kolejności, to zrobił to z jakiegoś powodu. No nie, no ale wiesz, jak ludzie nagrywają dużo numerów, to czasami biorą i klecą, wiesz, tak żeby było. To ja nie słucham tych ludzi. No nie, to Dzika byś nie musiał słuchać, bo Tadzik też czasami zlepki robi. To okej, czasami tak, chociaż jak na przykład usłyszysz ostatnią płytę, to on ją wydał, masz dwie wersje tej płyty na streamingach i jest jedna wersja, która przechodzi kawałek z kawałka, jest zrobiona jak DJ-sko, w sensie jakby jak mix. I jakby no to jest przemyślane, bo te bity pasują do siebie, to nie jest tak, że on je... No nie, jakby... ale ja myślę, że numery są po prostu, wiesz, jak że ktoś nagrywa... Ale w jakiejś kolejności je ułożył, wiesz o co chodzi, żeby pasowały. To jakby ale... ma sens, myślał o tym, tak, dlaczego nie, no, tak. Na pewno, tylko tak czy siak wydaje mi się, że ludzie, którzy tak akurat Teda jest jedną z niewielu osób, które tak bardzo nagrywa, wiesz o co chodzi, że nagrywają tyle, że mają 19 płyt do przodu, nie, no to tam se później mówi, a ten numer pasuje, no i później to można spiąć, nie, weź Sermich, poprawi. Ja nie mówię, że to coś złego, tylko że wiesz, nie uczepiłem się tylko tego, że klejone w całość. Czy twoim zdaniem słuchanie pojedynczo z dupa. Totalnie. Tak, bez sensu. No. Okay. Głównie bez sensu, chyba że rzeczywiście jest coś takiego, że jakby mi się zdarzyło, powiedzmy, jak chciałem znaleźć coś nowego, nie? Mhm. Ale to wtedy bardziej była sytuacja taka, że włączałem sobie, załóżmy, jakąś playlistę i przesłuchiwałem 5 numerów. Mhm. Jeżeli wśród tych 5 znalazłem czegoś, czego nie znałem i mnie zainteresowało, to ja wchodzę w artystę, wchodzę w jego profil, znajduję najstarszą jego płytę i zaczynamy przygodę. Okej. Okay. Jakby zazwyczaj tak jest. Jeżeli mi się ten jeden numer podobał, jeżeli okaże się, że na przykład puszczam jego płytę, nie wiem, sprzed 5 lat i ona mi się nie podoba, to puszczam, to jakby po paru numerach stwierdzam, no dobra, nie wiem, był jeszcze wtedy słabszy, nie wiem, wybrał producenta, który był średni, nie wiem, cokolwiek. No to wtedy wracam do tego numeru jednego i włączam płytę, z której był ten numer, załóżmy. Ale jak to ma się do tego? Ja widziałem, że ty publikujesz playlisty z numerami. A, bo to jest dla ludzi, ludzie to lubią, nie? W sensie to jest jakby... Czyli przesłuchałeś każdego tego albumu i wybrałeś ten jeden numer z tego? W czasie słuchania tej playlisty? Nie, w czasie kiedy tworzyłeś tej playlisty? Ja nie mówię, że słuchałeś wtedy, tylko czy naprawdę jest tak, że nie, ty bierzesz całego albumu, nie z każdej, bo to zależy, bo ja jakby, jak zauważyłeś, staram się robić playlisty tematyczne, więc tutaj na przykład jak jest... Możemy przeklinać? Nie możemy. Tak malusieńko. Bo to jest jakby, ona się tak nazywa, więc to jest jakby... To powiedz, dobrze. Powiedz. Więc weźmiemy playlistę numer 3, która nazywa się maksymalne. Mhm. No i tam są rzeczy na przykład rockowe jakieś i tak dalej. To nie, bo ja nie słucham rocka jakby nie za bardzo, więc jakby wybrałem te rzeczy dlatego, że po pierwsze, nie wiem, na przykład jest Marilyn Manson, bo mi się kojarzy z dzieciństwem w jakimś stopniu i pamiętam, że słuchałem, więc wybrałem ten numer jeden, który znam. A jaki numer masz tam, Marilyn? I Don't Like The Drugs. Okay. Chyba Drugs się nazywa po prostu. Ten on się chyba Drugs nazywa. No, więc mam ten numer, tylko wybrałem wersję live na przykład. On w ogóle akustycznie się broni, Marilyn Manson, w ogóle to też jest dziwne, ale nie chyba się powinno, to jest niepopularne mówić o tym. Okej, więc jakby wiesz, więc tutaj akurat nie mogę powiedzieć, że może jakbym dzieckiem przesłuchałem całą płytę Marilyna Mansona, tak mogło być, ale no teraz jakby szukając tego utworu, nie, ale jeżeli na przykład weźmiesz ostatnią playlistę, którą wrzuciłem, która się nazywa Francuski Numerek i jest moją, jakby ja od 3 lat słucham francuskiego rapu bardzo dużo, no to żeby znaleźć te kawałki, no to tak, to przesłuchałem wszystkie te płyty i wiadomo, że teraz jakbyś mi puścił jakiś pojedynczy numer z płyty któregoś z tych artystów, gdzie ja wrzuciłem 53 utwory, nie wiem, i załóżmy jest 20 artystów, to mógłbym jakby nie rozpoznać, że to jest on, albo nie wiedzieć, z której to jest płyty, bo jakby to nie jest tak, że ja mam to tak obcykane, też nie jest to aż tak dostępne, żebym kupił wszystkie te płyty na przykład, a ja wtedy dużo lepiej zapamiętuję, jak kupię, obejrzę sobie, wiesz o co chodzi, że masz to w ręku i oglądasz, bo jednak jak słuchasz ze streamingów z telefonu, no to nie zerkasz cały czas na okładkę, nie masz tego przed sobą, nie? W sensie w międzyczasie jeszcze dodatkowo, nie wiem, zerkniesz na Instagrama, zobaczysz 18 innych zdjęć i to zdjęcie okładkowe już jakby wyleci ci z pamięci.
ucieknie, no. Więc wiadomo, że mógłby mnie ktoś jakiś turboamator zagiąć z tego, co sam wrzuciłem. Dobra, no pierdoła. Jest to wykonalne. Ale ja to robię bardziej dla ludzi, żeby też właśnie posłuchali. Słuchają się twoje posłuchali. Playlisty? Słucham? Słuchają się? Trochę, no. To nie są jakieś turbo wyświetle. W sensie nie, pytam, turbo czy twoje uczucie, nie potrzebuje liczb. Czy się słuchają? Tak, ja na przykład tej francuskiej, zanim ją wypuściłem, to miałem 2 tygodnie, kiedy słuchałem jej codziennie, nie? No. I ekstra bardzo. Gdybyś mógł zdradzić, drogi Mado. A czekaj, bo jeszcze jedną rzecz chciałem tylko dodać, że ja te playlisty robię też tak, dlatego na przykład tak rzadko wychodzą, bo to nie jest tak, że ja słucham jakichś utworów, płyty i wrzucam playlista, no. Okej, puszczamy, tylko ja tak wrzucam, a potem układam je tak, żeby do siebie pasowały te numery. Czyli żeby ty też robisz album. Też, żeby były... Zamknięta albumem. Forma. Tak. Dobrze. Dlaczego zatem, czy może nie zatem, dlaczego, bo to mnie zastanawia, co twoim zdaniem spowodowało, że wy nadal jesteście grupą? Bo ja wierzę, że wy jesteście ziomkami, bo nawijacie, że jesteście ziomkami i myślę, że jesteście ziomkami, nie? Jaki był klucz? Bo stary, na pewno jako słuchacz jesteś świadkiem koneksji, zespołów. Bardzo mi się podoba, że to WCK jest nazwane czasami supergrupą. Ja też ją nazywam, bo wy jesteście trochę Avengersami. Mnie to w ogóle, nawet jeżeli nie słuchałbym waszej muzyki, lubiłbym was zaocznie, bo to jest fajny klimat, no nie? Ale wszyscy po drodze upadli. Jaki jest klucz do tego, żeby się nie rozjechać? Ja pytam o podejrzenia, nie pytam, żebyś dał mi odpowiedź, jakie sobie życzę. Wydaje mi się, że po pierwsze szacunek wzajemny, w sensie tak, między sobą, rozmowa, bo to też nie tak, że my nie miewamy trudnych momentów między sobą, ale staramy się je przepracowywać w jakimś możliwym stopniu, tak, bo wszyscy jesteśmy bardzo, ludźmi, bardzo poważne to jest pojęcie, przepracowywać. No nie? Bo prawdę... Wiem, ale prawdę tak powiedziawszy, tak jest, stary, jakbyś zobaczył nasze sesje, niektóre rozmów, no to jest autoterapia hardcore, nie? W sensie, jeżeli ktoś mi nie wierzy, ja zdradzę tutaj, że na przykład mieliśmy 7-godzinną rozmowę, siedząc w kółku i rozmawiając o problemach osobistych naszych, nie? I to jest naprawdę hardkorowa akcja. My wyszliśmy tak wyprani i w ogóle zryci jakby po tej rozmowie, ale uważam, że to są ważne rzeczy, które jakby właśnie które właśnie pokazują nam szacunek w relacji osobistej i jest to mega ważne i to jest fundamentalne, nie? I więc wydaje mi się, że to jest bardzo. My naprawdę my traktujemy to poważnie, nie? Mimo że jakby jest to dla nas zabawa i zajawka, to my też jak się umówiliśmy, bo pierwsza płyta WCK wyszła w 2018, więc zaczęliśmy ją robić powiedzmy w 2017 i umówiliśmy się na ten projekt na zasadzie hej, nie wrzucajmy sobie pojedynczych numerów gdzieś tam w ogóle na jakieś dościągnięcia tylko, czy wiesz, jakby tylko albo w ogóle zacznijmy kończyć numery i zróbmy coś, to umówiliśmy się na pewną rzecz między sobą, że jakby bierzemy ten projekt i my go robimy, nie? W sensie, że to przestaje już być na zasadzie hej, nikt nie wie, że istnieje WCK, ale zagrajmy support przed Daz FX, bo była taka akcja, nie? W sensie, my zagraliśmy jako WCK, a nie było jakby nie było żadnego stricte numeru w sieci, nie? Jakby i niczego, co by było uznawane. No była gościnka na Mądry Głupi, bo to była w ogóle pierwszy numer, który się pokazał ludziom, to było Mądry Głupi feat WCK. No nieistotne, w każdym razie my po prostu się umówiliśmy na to, że to jest projekt, który traktujemy jako projekt i jako coś, co jest dla nas ważne, tak? I że jakby poświęcamy się temu. Czyli ustaliliście priorytet na początku. Zakładamy firmę i jakby tą firmę trzeba opłacić z tego, czyli trzeba robić muzykę. Wszystko, co wydajemy, idzie przez tą firmę i ona jakby musi działać. I to działać. Się utrzymało do dzisiaj w ten sposób? Tak. Naprawdę? Tak, no firma działa nadal. No. Jakby jest założona i nie mamy spółki, jest to jednoosobowa firma. W sensie nie wiem, jaki tam jest zarząd. Dobra, i to jest mało ważne w ogóle. Chodzi mi o to, zarząd jest wielki. Nie, chodzi mi o to, że nie założyliśmy spółki, nie mamy wszystkich ale razem że, firmy. Że wszystko ale... się to centralizuje, wasze tak, wydania tak, i tak dalej, tak, wszystko tak, nadal tak, jest tak, tak samo. Tak, po tak, tych tak. Nastu latach. Tak. Znaczy, no tak, znaczy założyliśmy 2018. No dobra, ale chodzi mi o tym, że... Ale tak, no i my po prostu od wtedy traktujemy to poważnie. I nie? Myślisz, że to jest klucz? Tak serio? Ja czy wiesz, ja to pytam, trochę pytam z ciekawości, a trochę pytam dla ludzi, którzy no wiesz bo mamy w ogóle problem w życiu jesteś w grupach. Jeżeli jesteś lojalny w stosunku do tego, co sobie założyłeś, a jeżeli chcesz coś zmienić i o tym rozmawiasz i nie jest to na zasadzie nagle, wiesz, puch, siema i nagle twój ziomal z social mediów dowiaduje się, że ty wydajesz, nie wiem, wielkie ją załóżmy, no. Tak? W sensie, no tylko jakby, jeżeli miałoby się to stać, to wcześniej zostało przegadane i tak dalej, no to,
no to ja rozumiem, że traktujemy się lojalnie, z szacunkiem i poważnie traktujemy to, co chcemy stworzyć i robimy to po prostu, nie? I nawet jeżeli, uważam, że nawet jeżeli, nie wiem, firma przestałaby działać i nawet zawiesilibyśmy taką muzyczną drogę zespołu, to my nadal byśmy byli, to wrócilibyśmy po prostu do tego, że czasem sobie nagramy razem jakiś numer, wiesz co, że... Czyli nagrywalibyśmy nadal... się tak samo, nic by się nie zmieniło. No tak, ale chodzi mi o to, że nadal byśmy byli ze sobą, po prostu, nie wiem, na przykład, wiesz, oficyna by się zmieniła, tak, czy coś, ale my po prostu nikt by nikogo nie zawiódł na takim poziomie, żeby to nagle miało, wiesz, pójść na kopy i noże, nie? Bo, a to jest tak, że to, ta bliskość wasza ziomarska naprawdę jest taka jakby... Jest inna niż była... Nie, to na pewno. Bardziej pytam o to, czy wy jesteście naprawdę grupą przyjaciół. Takich przyjaciół. Tak. Czy to ze względu na, wiesz, bo każdy ma swoje jakieś tam życie, czy to został ten kor? Pytam z takiej zazdrości trochę, bo ja nigdy nie miałem grupy ziomali, nie? Mhm. Jakby takiej, że wszyscy naraz gdzieś. Bo jak sobie wyobrażam, jak wy coś robicie, to robicie wszyscy. No tak, tak. Znaczy, jesteśmy grupą przyjaciół, jest to trudne i wiadomo, że jest to pojęcie takie... takie trochę z przeszłości to jest trochę pojęcie. Z przeszłości, ale też chodzi mi o to, że dla kogoś, kto, nie wiem, patrzy na to z boku i widuje nas czasami, może sobie pomyśleć różnie o tym, nie? Że jakby różnie się zachowujemy, różnie rozmawiamy, nie wiem, jesteśmy na imprezie i nie spędzamy czasu wszyscy razem cały czas, nie? W sensie, no wiadomo, ale to gdzieś to tam się pójdzie, nie da, każdy... No tak, no ale kiedyś było inaczej, nie? W sensie, kiedyś my jakby wstałeś w tej grupie, wiesz, w kółeczku i to twoi ziomale, nie? I jakby wiadomo, że a tam ci nie ziomale, żeby była jasność. Wiadomo, wiadomo. Jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem, ale więc wiadomo, że to się rozjechało, no jesteśmy dorośli, mamy różne inne rzeczy, knap się zwija wcześniej z imprezy, jakby ktoś się zwija później, ktoś wali do, wiesz, dwa dni dłużej, cokolwiek i tak dalej, ale no tak, no ja uważam, że jesteśmy, no. W sensie jakby robimy to i jakby kochamy muzykę, no. Oglądasz rozmowy niekontrolowane w Mixtape TV. Powiedz mi, Mado, jak będzie wyglądał rap w najbliższe 3-4 lata? Co się zmieni? Wszystko i nic. Będzie najlepiej po prostu. W sensie, co to znaczy? Co, że będzie najlepiej? Bo wiesz, mi się no wydaje, jest, że... cały czas najlepiej. No wiesz, w porównaniu do tego, co było, kiedy wiesz, nie było w mediach w ogóle rapu, a siedzimy w telewizji, przypominam ci, która leci w telewizorach, okay. Możemy sobie, wiesz, gadać głupoty. Ja stary dziad i ty. Możesz pozdrowić mamę, tatę i rodziców, jeżeli masz tylko ochotę. Jest to topka. Jeżeli masz tylko rodziców. Pytanie, czy to się utrzyma? Bardziej o to pytam. Bo wiesz, rap jest na topie. Trochę, ja lubię powiedzenie, że rap to nowy pop, no ale jest wszędzie, nie? Już każdy może być raperem, już mieliśmy jak przypadek. Teraz to jest trochę tak, że pop to nowy, w sensie pop rap to nowy, bo już... To nowy pop, no ale wiesz... W sensie, że rap już stał się popem i teraz już jest popem i jest nowym popem. Tak, ale w ogóle to też bardzo, ja miałem problem, że to zaszufladkować. Ktoś mi powiedział, zapomniałem kto, że pop rap trzeba zrobić taką, żeby oddzielić, bo zawsze był problem, wiesz, ja na przykład nie miałem nic przeciwko... Tak jak był pop rock, Mezowi. W sensie jest pop rock. Tak, no nie miałem nic przeciwko Mezowi ani tam Liberom, ale jakbyśmy to nazwali pop, wiesz, poprap, nie? Mhm. No i to ja nie chcę nikogo zabierać, wiesz, możliwości, tylko powiedzmy, że są raperzy, artyści, wielcy, utalentowani, którzy po prostu powinni, słuchajcie, ja robię poprap, żebyśmy... Mnie to zawsze, ale to wiesz, to jest dziaderskie takie, nie? Dzisiaj każdy niech robi, co chce, oczywiście wiadomo, ale boję się, że zewoluuje nam to znowu do poziomu Gramatika, gdzie ty zrobisz zawrotną karierę i będziemy słuchali smutnych tekstów o nieboskłonie, w którym odbijają się dusze ludzkie pędzące po chodniku, nie? Gdzieś tam. Ja coś takiego napisałem? To mniej więcej ten sam lot. I że to będzie tak trudne znowu, nie? Że ludzie się od tego odwrócą, że przerzucą się na jakiś popopunk. Popopunk. No popopunk. Dobra. Wiesz co, no... Wy jesteście akurat karaluchami, które se dadzą radę... Można sobie kminić, wiesz, że będzie krach znowu, nie? Bo w sensie po pierwszym takim boomie, po drugim tak naprawdę, no bo pierwszym... Po drugim boomie zawinęło się wszystko. Niby tak, ale tak naprawdę nic się nie zawinęło, wszystko było, nie? W sensie kwestia tylko tego, że po prostu odeszli ci... Bardziej znani. Nie, chodzi mi też o to, nie, nawet chodzi mi o odbiorców, że ci odbiorcy, którzy byli sezonowi, po prostu jakby skończył im się sezon na to i poszli sobie w coś to innego. Prawda, no. Ale ci, którzy chcieli, przecież ja też jestem w ogóle jakby właśnie z tego drugiego boomu, czyli tego hip-hopolowego boomu. Mhm. Nie, no bo zakładamy teoretycznie, że pierwszy był ten w latach 90. jeszcze, chociaż on nie był tak wielki, tak? W sensie nie był medialny. No ale nie był medialny, wiesz, jakby... Nie był medialny, ale coś się zadziało i to było widać, tak? W sensie ja nie jestem z czasów, ja jak wychodziła, nie wiem, Molesta czy Warszawski Deszcz, czy pierwsze WWO, no to ja miałem 10, wiesz, 8-10 lat, nie? Więc to jakby do mnie gdzieś tam docierało, powiedzmy, mogłem to usłyszeć, ale jeszcze nie wiedziałem, że tego chcę. Ja jestem też z czasów Mezo, Liber i coś tam, nie? Masz w jakimś dobry tam raper. Stopniu. Był spoko raperem, miewał momenty, wiadomo.
niczego mu tam nie chce odbierać. No nie, no spłacony street credit, był freestyle'owcem, stary, wiesz, a później już dobro, no, nie? Wiadomo, jakby... wiadomo, ale to nie o nim. Chodzi mi też o to, że przeżyłem to i no. przeżyłem też jakby ten spadek tego wszystkiego, tak? W sensie ten krach tego boomu i ja nie odszedłem od tego i tacy sami... To, słuchacze, bardzo możliwe, że to samo się stanie w jakimś stopniu, że jakby jeżeli będzie jakiś krach, bo będzie przesyt, bo już jakby nie będziesz chciał jeść batoników i pizzy i jakby, nie wiem, na imprezę tupać nóżką pijąc, bo nie będzie cię to jarać, bo będziesz chciał, nie wiem, walić znowu to wróci do jakiegoś tam quasi podziemia, tylko też to nie będzie tak samo, no bo jednak to jest to na przykładzie lat zostało pokazane, że raperzy jednak w ogóle jakby hip-hop i te wszystkie około rapowe rzeczy oparł się na internecie, na YouTubie w dużej mierze i tam się wytworzył nowy rynek totalnie. W tym, no bo na tym to jakby ten kolejny boom na tym się tak, w ogóle już oparł, typowo, nie? W sensie, no, sieciowo. Tak, można sieciowo. Powiedzieć. Więc media już nie są aż tak potrzebne, nie? Więc też, bo aż tak te media mainstreamowe. Ja cię... Oczywiście życzę wam wszystkiego najlepszego, ale... Ja cię zagram. Słuchajcie, tutaj skreślcie te klipy, co gramy jego. Ale no wiem, że jakby to już pokazaliśmy, więc też ten, no chyba, że upadnie internet. Czego bym mu życzył. Naprawdę? W pewnym sensie tak. Trochę czemu? Tak, trochę tak. Bo jest za dużo. Jest za dużo. To jakby to się dzieje, nie? W sensie widzisz to że nie widzisz tego, że jest za dużo? Nie, nie. Ostatnie, ostatnie afery ci ja tego nie pokazują, jestem od widzenia, że jest od niedobrze. Słuchania moich rozmówców. Że jest nie do końca dobrze. W sensie po prostu może pojawi się jakaś nowa forma i tam znowu rap się przyniesie, nie? W sensie na przykład na ulicę. Nie? Że będziemy znowu mieli, to istnieje, wiadomo, w podziemiu, no. Pantoflowa, poczta, płyty z bagażnika, tereferę, ale może jakby wiesz, że ludzie wyjdą na ulicę, w cudzysłowie, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale że znowu się pojawimy tam, nie? I będzie na kornerze strefa wydzielona dla beatboxerów i tam będziesz przychodził. I będziesz wiesz, nawijał swoje pod pałac kultury i jakby... Powiedz, że swoje pod pałacem wystawiam. No, ja nie, nigdy ja nie, więcej. Ale... Oczywiście mówię to z uśmiechem, ale chodzi mi też o to, że niezależnie co się stanie, to ten korowy hip-hopowy odbiorca i twórca zostanie, nie? W sensie, że moim zdaniem no, jest duże gro takich artystów, którzy nie pójdą robić czegoś innego, wiesz, a jakby... Że po prostu no, nie wyjdą na tym tak jak na przykład właśnie Mezo w cudzysłowie. Rozumiem, no. Że to się, że jakby jest część, którzy tak zrobią na pewno, jeżeli będzie ten krach umowny. Ty będziesz śpiewać punk po prostu tym na przykład razem. Popo-punk sobie nowy zespół popo-punkowy. I tutaj jakby Zdechły Osa będzie ich disował, bo on będzie tym... O Jezu, Zdechły Osa to umrze na zawał, on będzie panko raperem, on będzie panko smutnym raperem, będzie wiesz... Zamkniętą głową punkową. Zamkniętą głową punkową. Nieśmiertelna wika pop-punkowa. Dokładnie. I on będzie disował i mówił, a my tu w undergroundzie, w drugim obiegu walimy ciebie tam, gdzieś tam i wstrzykujemy ci nową herę, popo-herę. No i nic, no. I to moim zdaniem, ale ten taki korowa rzecz to nie upadnie, tylko no kwestia tylko tego, czy, bo widzisz, bo rock też nie upadnie, ale nie jest jakby, nie ma już tego, co miał kiedyś. Poporok trochę go zajechał. Poporok go zajechał. No i kwestia, czy ten rap, który zostanie, będzie umiał gdzieś inaczej znowu wrócić. Ale rap i hip-hop mają to w sobie jako też kultura w całości, że lubią przejmować rzeczy, nie? No tak, ale z drugiej strony pamiętaj, że ludzie bardziej wolą wrócić do Led Zeppelin niż do płyty Inespel, nie? To jest jakby trochę inna liga, niż ten rock się broni trochę na innym levelu, że to muzycznie było... Okej, ale no dobrze, ale czy wolą do... Nie wiem... Kurde, żeby tu... Do, nie wiem, do KS-u niż do Inespę? No dobra. No bo wiesz, bo podajesz Led Zeppelin, no to... Ja od razu pomyślałem o Inespę. Dobra, nie, KS-u to nie. Dobrze. Ja lubię wrócić do KS-u. Ja nie lubię. Ale mnie to już jakoś tak, wiesz co, ja może już w ogóle... Ale nie, po prostu chodziło mi o to, że... Wiem, chodziło o złe zestawienie. Tak, no czy wolą wrócić do Led Zeppelin, czy do Bigiego, no? To jest dobre pytanie. Ale w ogóle trzeba by w Stanach zapytać. Pamiętając, że Biggie mniej wydał. I to jest no trochę mniej, problemu. Czy jest mniej popularnym dobrze, artystą w Stanach? No dobre pytanie, zależy pewnie gdzie. Dobrze, ale skoro ciebie mam i ty mówisz, że wróci do undergroundu. Rzecz, o którą trzeba ciebie zapytać, bo dla mnie jesteś ambasadorem takiego rapu z nadziemi i trochę z podziemi, bo zawsze będziesz Madą, wiadomo, ale przez to, że ciebie się jakby, nie wiem, albo ogląda na projektach, albo spotyka się ciebie w innych projektach najczęściej z całego twojego crew, mam wrażenie. Czym...
My mamy jeszcze dobre podziemie? Jak nasze podziemie w Polsce? Bo jesteś chyba jedyną osobą, którą mogę spotkać i zapytać, ty Mada, jak z naszym podziemiem w ogóle? Bo kiedyś podziemie to byli lepsi raperzy niż ci, co byli u góry. Teraz chyba tak nie jest. Czy jest? Wiesz co, ciężko, bo są, bo moim zdaniem są w ogóle, teraz jest tak, że są dwa podziemia. O kurde, wychodzę. Dwa, to już jest w ogóle level hard. I myślałem o tym jadąc tutaj też chwilę i wydaje mi się, że są dwa podziemia. Po pierwsze jest tak, że ja też trochę wiadomo mniej się w tym orientuję niż kiedyś, bo jest tego bardzo dużo i też trzeba tego słuchać właśnie na przykład singlami, nie? No. I to jest dla mnie na przykład problematyczne, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, bo rzadko podziemie wydaje jakby płyty, nie? Najpierw dostajesz ich na singlach, na jakiejś playliście gdzieś tam wpadną czy coś, więc jest dużo podziemia, do którego ja możliwe, że nie docieram w ogóle. Oczywiście staram się czasem i jakby dobra, sprawdzać. Ale usprawiedliwiony do rzeczy. Chodzi mi o to, że... Ale wydaje mi się, że są dwa podziemia, bo jest podziemie, które chce być mainstreamem i jest podziemie, które nie chce być mainstreamem. I ty jesteś w ogóle ten z drugiego podziemia w ogóle. Tak by the way tak, ja jestem i tu jestem jeszcze też pomiędzy, nie? W sensie ja bym mógł być trochę, ale nie zależy mi. Więc to jest tak, Ale poczciwie, Mada, jesteśmy na wywiadzie. Powiedz, gdybyś zabrał płytę znanego producenta, stworzył hity, to byś zrobił super popularną płytę. Przyznaj się, żebyś tak zrobił. Jeszcze bym się nauczył śpiewać. To, ale ja rozumiem, bo ja bym ogólnie chciał. Ale zgadzamy się z tym, że gdybyś chciał, to byś uciągnął. Myślę, że na pewno lepiej przyjęto niż wszystko do tej pory zrobiłem. Zrobiłem. O to tak, mi chodziło. Dobra, tak. Przejdź do jedynki. Na pewno mogłaby lecieć w radio i tak dalej. I tam Mada, jakieś kiedy twoje ręce, widzę to. No, jeden i dwa, czym one się różnią? No właśnie tym, że jedno chce być w mainstreamie, a drugie nie chce być. No, znaczy nie koniec, dlatego że to, które chce być w mainstreamie, stara się być w trendzie, a to, które nie chce być w mainstreamie... Czyli jakościowo mówimy, że minus dwa, czyli to, które nie chce być, będzie zawsze lepsze niż to, które chce być w mainstreamie, bo nie robi czegoś trendowego. Stara się. Po prostu inaczej się stara zupełnie. Mhm. Czyli jakby to jest to rozumiane w starym stylu podziemie dla mnie. Czyli każdy chce być sobą, a tu każdy chce być tym, co był. To znaczy nie każdy, ale to upraszczając zupełnie, tym, rozumiem, są wzorce. Znaczy nie, no chciałby być tym ludźmi inaczej. Jest ktoś, kim mogliby być. Tak. Bo tak, rozumiem, że to drugie podziemie, które nie chce iść do mainstream, po prostu jest sobą. Tak, w skrócie dużym można tak to uprościć. I rozumiem, że w tym totalnym skrócie można powiedzieć, że w tym podziemiu, które jest mainstream, chce być mainstreamowe, większość jest do siebie podobna. Tak. Wydaje mi się, że tak, ale właśnie ja też nie mam na nie aż takiego oglądu. Ale na pewno są tam perły, które gdzieś tam trafiają. To ja bym chciał zapytać o ten underground, który nie chce iść do mainstreamu. Jak on się miewa, twoim zdaniem? Ja nie mówię, że nie sprawdzasz, bo to, co sprawdzasz, jak, to jest jeszcze nadzieja? Na przykład. Znasz czy nie? Nie znam. Kid Ses. Nie znam. No to dobrze, to teraz tak. Załóżmy, że opowiem o tym projekcie, niedawno wydana płyta. Ja nie chcę, żebyś kolegom opowiadał, że robią świetne płyty. Dobrze. Chciałbym powiedzieć, abyś, czy oni się mają ogólnie dobrze. Wszyscy, no tak, którzy widzą twoją koszulkę, o niej powiedziałeś, na pewno to sprawdzą. Nie dobrze, się. Sprawdźcie. No jest mega dużo dobrej muzy. Jest mega dużo dobrej muzy w podziemiu, której możesz posłuchać i możesz też jej posłuchać. I to już jest tak zrobione, że możesz też jej na streamingach posłuchać. Nie? W sensie, że to nie jest tak, że ty musisz znaleźć tego gościa na forum hiphop.pl, kupić od niego płytę i on ją przegra, ją puścić. Poczuj się jak nasz widz, nie? Gdzie ci ludzie mają znaleźć? Bo to już można znaleźć na streamie. Co mam wpisać, undergroundowy raper? Kurde, no nie wiem, bo u mnie to... No bo u mnie to... No, oni się do ciebie zgłaszają, bo jesteś Madą, ja to wiem. Znaczy ja po prostu też ich znam od lat, często pojawiają się, no nie wiem, ja na przykład poznaję wielu ludzi na koncertach, nie tylko swoich, ale też WC-kowych czy jakichś tam, czy na jakichś imprezkach, i czy to w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy nie wiem, w Poznaniu, czy w Trójmieście na przykład, czy w mniejszych miastach. I oni się jakby tam pojawiają i gadamy i mówią, nagle z rozmowy wychodzi, hej, ja też coś robię, jakbyś chciał zobaczyć, to daj znać. I ja bardzo chętnie, szczególnie jak kogoś poznałem i ta gadka była super, no, w sensie, czuliśmy się. Więc w ogóle to jest też moim zdaniem trochę problem, że jest ta część podziemia, ta druga, która mi się wydaje, która się nie pojawia na imprezach, a imprez nie jest tak dużo jak kiedyś, ale są hip-hopowych. No teraz to są festiwale, to jest niestety taki, wiesz. Ale nieprawda, nie tylko są festiwale, jest dużo imprez hip-hopowych różnych, tylko one są pomniejsze, dotyczą czasem tańca, czasem jam graffiti. Czemu masz się... Ja się czasem pojawiam, wiadomo, że nie zawsze mam czas i też jestem starszy. Ja nie jestem taneczny, ale na jamach by czasami byłem. Ale stary, jak miałem 20 lat, to byłem prawie na każdej tanecznej imprezie w Warszawie. Bo ty jesteś po akrobatyce jakiejś, jesteś, to cię ciągnęło, no. Ale ja nie umiem tańczyć, w sensie, wiesz. Każdy ćwiczyłeś akrobatykę, wszystko umiesz z ciałem zrobić. Dobrze. No. To jest nie fair, zanotujemy, że nie liczy. Zapytaj moje dziewczyny, czy wszystko. No nic, w każdym razie chodzi mi o to... Mamy punchline! Słuchajcie, nie wiem, która to mi ta wywiadu, mamy. Przyłożenie, badum. No chodzi mi o to, że się też...
że można się pojawiać, można rozmawiać, wiesz, jakby z raperami. Ja rozumiem, tylko skąd ja mam wziąć tych raperów, jak się nie pojawiam? Help me. No nie wiem, no to musisz poszukać grupek na przykład Facebooku są grupy, ci ludzie sami zakładają te grupy, gdzie się pojawiają, gdzie siebie promują. Jakby, no ciężko mi powiedzieć, no, ale też inna kwestia jest taka, że na przykład masz takiego rapera, tego jakby, no nie wiem, na przykład załóżmy Clarenza, no, który był w Młodych Wilkach jako nieznany Clarenz, to nie jest jakby był przez chwilę w Q-Quality, to nie jest gościu taki totalnie znikąd, nie? W sensie mogłeś... No nie, akurat Clarenz to jest taka osoba, którą cię wykojarzą chyba. Mogą kojarzyć, mogą nie kojarzyć, no, ale załóżmy, że ty kojarzysz. Mhm. No, możemy podać, ktoś kojarzy innego takiego gościa i on na płycie ma kogoś tam. Tak? Mhm. Załóżmy, nie wiem, ma na płycie... Carvela. Na przykład Carvela. No akurat Carvel mało robi, więc też ciężko... No dobra, to niewiele, nie dobra, niewiele ale wychodzi, ale no, chodzi mi o to, to że... jedyny, który odjechał z grupy, chciałem powiedzieć, chyba Carvel. Tak, ale już jest pogodzone, pozdrawiamy. Wszystko jest okej. Okay. Ale to była jedyna przez osoba, lata nie? Nie jedyny. Okay, były takie mniej znane, które się w ogóle jakby pojawiły na krótko, ale to nie są ważne rzeczy. Jakiś specjalnie. No dobra, mam gościnkę, mam rapera no i po prostu i idziesz, tak. I jakby to jest normalna droga, ścieżka po nitce do kłębka, no ale tak nie robiłeś nigdy? W sensie wiesz o co chodzi, tak się zawsze robiło, jak brałeś płytę, nie wiem, Snoop Dogga i znajdowałeś tam refren Cocaine'a i mówiłeś wow, Cocaine, a potem jechałeś znaleźć jego płytę i potem słuchałeś i wiedziałeś, że płyta Cocaine'a jest taka sesamo. No, że mu się fartnęło, to fakt, ale... Ale refrenu Snoopa no, i tak, cały vibe i atmosferę robił kozacką, nie? I jakby szedłeś od rapera do rapera, ja nie, nie bywam na imprezach, może ja dlatego nikogo nie znajduję. No, ja poza tym jestem rudy, to już wiesz. Poza tym, no jakby też w dzisiejszych czasach niestety playlisty mimo wszystko zabiły Dygen, taki wiesz, Dygen in the Crates, nie? Jakby to się totalnie po prostu robi, nie? I, bo przychodzi ci pod nos i do widzenia. I jeszcze najgorsze jest to, że właśnie ludzie tego słuchają tak bezwiednie, nie? Że nawet jak im się numer podoba, no to sobie nadają serduszko do tego numeru, nie sprawdzą, co ten człowiek wie. Śmieszny góral, opowiadam taką anegdotę, że jechał z gościem samochodem, gość czegoś słuchał i on się pyta, góral mówi, ty, a co to jest? Mówi, nie wiem. No, i mówi, że serce mu pękło, nie? Że no to ale bo tak jest, bo tak jest. Serio. W ogóle słuchacze są bardziej mają w dupie artystów i muzykę? Poza tym, że mimo że jej słuchają, mimo że ją kupują, mimo że ten rynek idzie? Bardziej mają w dupie ich muzykę niż ich. Mhm. Oto, to jakby dlatego też opiera się dużo rzeczy na wizerunku i na tym, jak wyglądają, na tym, co mówią, jak to robią. Jak w wywiadach wypadną. Gdzie się pokazują, nie udzielają wywiadów w większości, więc jest to... Teraz jest moda na niewywiadowanie, nie? No tak, ale to wynika tylko z tego, że wszystko oni sami mówią u siebie w mediach i wtedy kontrolują to w 100%, więc jakby, wiesz, nie muszą tego redagować, nie muszą tego sprawdzać, nic z tym nie muszą robić. Q&A, ktoś ci zadaje pytanie, nie podoba ci się, to nie odpowiadasz, podoba ci się, prawda, to sobie odpowiadasz, wiesz. Jest łatwiej manipulować, konkretną ścieżką. Tak, jest łatwiej manipulować, no bo wszystko jest pod nimi. Ale no, wydaje mi się, że mniej się interesują muzyką ludzie tak po prostu, a bardziej tym ksywkami, tym gdzie to jest, gdzie się pojawia. Bardzo mądre zdanie, wiesz o tym? Mądre? Bardzo mądre. Znaczy, myślę, że to jest takie znane. I smutne, to jest populistyczne, ale mądre zdanie też. W sensie, to jest znana prawda, no. Zabolało mnie ono. I myślę, że ona też wraca, że to też nie jest znak tylko naszych czasów, tylko to też już się działo w jakimś tam stopniu. Ciężko mi określać, no bo ja jestem w swoich czasach. Jesteś swoich, nie przeniesiesz. I jeszcze nie przeżyłem koła historii, nie mogę jakby tego powiedzieć. Ale jak wróci 92, to... I potem nie wróci. No. I później nie wrócisz, będziesz tęsknił. Bo się znowu upadnie. Czego ja mam tobie życzyć, Mada, tak w życiu? Hip-hopu i miłości. To i potem razem tego na przykład. To życzę ci hip-hopu, czyli mam ci życzyć, żebyś był z Erykę Badu na koniec. Byś miał połączenie hip-hopu. Okej, okej. Jako milfiarz. Życzę ci dużo hip-hopu. W sensie ty jesteś milfiarzem, nie, bo ja nie. A, nie jesteś. A to nie życzę ci Erykę Badu. Nie, no bo mówisz hip-hopu i miłości, jak sobie pomyślałem o jakąś kobietę najbardziej, która przychodzi. No wiesz, jak za moich czasów to była Ify Queen Latifah. Ja ci powiem, Alicia Keys. Alicia Keys? Mhm. Taki byłeś ten? No powiem ci, jestem. Ja życzę ci hip-hopu. Twojej grupy też życzę hip-hopu. Życzyłbym, żeby to wróciło, jakby żebyście byli... bo mnie się podoba ta praca. Mhm. Że wiesz, że wy tam cały czas to robicie, ale chyba ja nadal twierdzę, i tu wiesz, wielu gości miałem i zawsze twierdzę jak stary dziad, że póki coś nie jest warunkowane, że musisz coś zrobić, tylko możesz, to zawsze to będzie lepsze. I chyba jakby ja tak sobie wyobrażam to WCK Crew i nie chciałbym tego psuć, nie psuję tego. Dobrze, nie psujmy. Ale nie popsujesz. Nie popsułbyś, gdybyś powiedział prawdę. Nie. Uff, dzięki Bogu. W sensie nie popsuję, mówię prawdę. Ostatnie zdanie od naszego gościa. Chciałbym, żebyś powiedział ostatnie zdanie i zawijamy mandżur. Możesz powiedzieć, co chcesz. Teraz już wszyscy będą, zrobi się z tego szota takiego, że to będzie dobra, lecieć w internecie. Ja siedzę, nic nie mówię, teraz ty mówisz i... Co chciałbym, żebyś takiego...
słuchajcie dobrej muzyki, kochajcie się nawzajem. Będzie dobrze. Wszystkim będzie lepiej. Pozdrawiam. Mada Pucyka. Myślałem, że powiesz bardziej jak Mada niż jak pan Japa, ale niech będzie. To był jak pan Japa? No, takie... Naprawdę? No, kochajcie się. No yes. To był Mada. Dziękuję bardzo. Walić mainstream. Walić mainstream mi się bardzo podoba. Walić mainstream. Ja lubię mainstreamową muzykę. Ja też lubię. Łatwiej się do niej dociera. To jest okay. W ogóle jak wiadomo. Dobra, dziękuję bardzo. Co złego to nie my. Do zobaczyska. Tak sprawdzajcie mixtape.tv.pl, oglądajcie i telewizję, i naszą stronę, i patrzcie co u nas na social mediach. Mhm.